konfucjanizm w dzisiejszych Chinach, czy konfucjanizm ma dzisiejsze Chiny. I mamy dwóch prelegentów, którzy będą mieli swoje wystąpienia dokładnie poświęcone temu tematowi. I trzecią prelegentkę, panią profesor Annę Czajkę-Kuniko z Uniwersytetu kardynała Stefana Wyszyńskiego, która wprowadzi temat przez nawiązanie do dwóch wydawnictw, które ukazały się na przestrzeni ostatnich dwóch lat i które dotyczą przede wszystkim dialogu między kulturami. Jedna z tych książek nazywa się właśnie Kultury świata w dialogu, druga nazywa się Wielkie księgi ludzkości i jest bardzo ściśle związana z dzisiejszym tematem, ponieważ jedna z części tej książki poświęcona jest właśnie konfucjanizmowi. Zanim oddam głos pani profesor, chciałabym przedstawić dwóch naszych głównych prelegentów, pana ambasadora Ksawerego Burskiego, który jest znawcą Chin i przede wszystkim praktykiem chinoznawstwa, który wiele lat, połowę życia przypuszczam, czy więcej niż połowę życia spędził właśnie w Chinach. Drugi z naszych prelegentów, dr Józef Pawłowski, także wrócił bardzo niedawno z placówki w Chinach, jest sinologiem i autorem książki, która poświęcona, która jest bardzo blisko związana z dzisiejszym tematem. Dotyczy ona mianowicie wykorzystania nie tylko konfucjanizmu, ale w ogóle kultury tradycyjnej Chin w dzisiejszej polityce. Tyle ogólnego wprowadzenia. I jako pierwszej oddam głos właśnie pani profesor Czajce-Kuniko. Proszę Państwa, ja bardzo dziękuję gospodarzom tego spotkania, profesorowi Krzysztofowi Gawlikowskiemu, który za zaproszenie na ten wieczór i możliwość prezentacji tych właśnie dwóch książek, które wymieniła pani doktor. Te książki powstały we współpracy z gospodarzami, nie tylko, bo w ich przygotowaniu brali udział wybitni specjaliści, znawcy innych kultur. Powstały na kulturoznawstwie, na Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW, kulturoznawstwie, które istnieje od niedawna, od kilku lat i w którym nacisk kładziemy na międzykulturowość, wprowadzamy nowe przedmioty o tytułach właśnie takich jak te książki, więc przedmiot Wielkie Kultury Świata, nie tylko Kultura Polska, ale inne Wielkie Kultury Świata, przedmiot Wielkie Pisma Świata, dialog międzykulturowy, dialog międzyreligijny. Proszę Państwa, tak żeby pokrótce te książki scharakteryzować. Pierwsza, Kultury Świata w dialogu, to przedstawienie różnych rzeczywistości kulturowych i różnych koncepcji kultur jako wspólnot. I tu właśnie współautorami jest i pani doktor, i profesor Gawlikowski, który w tytule swojego tekstu zadaje pytanie, czy dialog międzykulturowy jest życiową koniecznością. Właśnie w taki sposób odpowiadamy, tak, jest tą rzeczywistością. Drugi tom to właśnie Wielkie Księgi Ludzkości. Studiujemy Biblię, zwłaszcza właśnie na uniwersytecie, z którego pochodzimy dogłębnie, tymczasem ta książka to przedstawienie innych wielkich ksiąg, Koranu, ksiąg Chin kanonicznych. Tu pani doktor Religa jest autorką tekstu znakomitego, jeśli może tak to mówić, laik podsumowującego naszą wiedzę na temat kanonicznych ksiąg Chin. Profesor Gawlikowski w tym tomie opublikował pierwszą część swojej pracy na temat konfucjanizmu właśnie. Te dwa tomy wychodzą naprzeciw nowej sytuacji, w której się znajdujemy. Sytuacji, w której tak silnie jak nigdy dotąd w historii istniejemy w kręgu różnych kultur, prawda? I te publikacje mają odpowiadać takim wymogom wynikającym z tej sytuacji.
poszerzania wiedzy na temat innych kultur, rozumienia innych kultur i poszukiwania sposobów działania w życiu pomiędzy tymi kulturami, sposobów właśnie kulturowych wynikających z wiedzy, rozumienia i twórczości, prawda, a wychodzących, odrzucających zderzenie, konflikt i działania właśnie, których do kultury zaliczyć nie można. Te dwie książki to są takie, to są podręczniki właśnie, kompendia i wiedzy w jednym tomie ujęte, o ile mi wiadomo, nie ma takich publikacji w Polsce do tej pory. Są owszem publikacje dokładne dotyczące poszczególnych oddzielnych kultur. Tu mamy taki podręcznik, kompendium wiedzy na temat różnych kultur i różnych pism. I różnych pism świata. Oczywiście nikt nie może znać dogłębnie wszystkich kultur, prawda, ale próbujemy znaleźć sposoby uzyskiwania wiedzy na ich temat i sposoby rozumienia. W tym tomie są również próby, projekty, w jaki sposób możemy czytać nawzajem, w jaki sposób możemy odnosić się do różnych wielkich ksiąg. Takim ciekawym projektem jest propozycja profesora Kuszla, jak chrześcijanin może czytać Koran, i to wdraża, prawda, do właśnie takich prób wzajemnego czytania ksiąg. Jest to temat, może ja sygnalizuję właśnie istnienie tych książek. Jesteśmy do dyspozycji, chętnie odpowiemy na pytania Państwa. Jest ze mną współpracownica z katedry, dr Woźniewska Działak, pani Olga Paradowska przy stoliku. Będziemy bardzo szczęśliwi, jeśli zainteresują się Państwo. Dziękuję. To jest, prawda, jest jeszcze jeden chyba mikrofon. Dziękuję bardzo za to przedstawienie. Ja jeszcze tego chciałam dodać, jeżeli chodzi o Wielkie Księgi Ludzkości, że tutaj znajduje się także w tej części podręcznikowej właśnie, która omawia z możliwym do uzyskania na takiej powierzchni stopniu szczegółowości te wielkie kanony judaizmu. Koran, kanon judaistyczny, kanon chiński, a także, co jest chyba najbardziej tutaj tytaniczną pracą godną poświęcenia, to jest bardzo dokładny przegląd ksiąg buddyjskich z podziałem na kultury, czyli mamy zarówno kanon chiński, japoński. Zestaw wydaje mi się naprawdę bardzo ciekawy i bardzo wartościowy. Przechodząc do tego, co jest bliższym tematem, co jest konkretnym tematem dzisiejszego panelu, chciałam parę słów wprowadzenia powiedzieć, mianowicie to będziemy dzisiaj mówili o konfucjanizmie. Ja chciałam tylko zasygnalizować, podkreślić taką rzecz, że termin konfucjanizm, zarówno sam termin konfucjanizm, jak i sposób interpretowania i rozumienia konfucjanizmu jest często nieuświadamianym w sinologii zachodniej, w kontakcie Zachodu z Chinami jest nieuświadamianym często dziedzictwem tego, w jaki sposób Chiny widzieli, opisywali i rozumieli jezuici. To oni wytworzyli te zarówno termin konfucjanizm, jak i koncepcję, czym konfucjanizm jest, czym nie jest, czego się po nim należy spodziewać, jak go należy badać, jak go należy rozumieć. I mam wrażenie, że dopiero ostatnie jakieś 50 lat, może nawet mniej niż 50, to jest między innymi także taka wewnątrzsinologiczna próba rewizji wielu tych zastałych, odziedziczonych pojęć, terminów, sposobów interpretacji i próba spojrzenia na konfucjanizm nowymi oczyma. Czy nowymi oczyma w tym sensie, że próba spojrzenia na to, czym konfucjanizm naprawdę jest, poczynając od tego, co to właściwie jest, czym jest właściwie termin konfucjanizm, który, jak wiadomo, ale może jest to zawsze warte przypomnienia, właściwie nie jest tłumaczeniem żadnego terminu chińskiego. Ten termin konfucjanizm ma pochodzenie wyłącznie zachodnie, bo jego odpowiednik w języku chińskim nie nawiązuje do imienia Konfucjusza. Jego termin w najszerszej swojej postaci, zhu, jest
jest dużo starszy niż Konfucjusz. Konfucjusz zastał już tradycję Żu, której nadał oczywiście swój własny, której nadał swoje własne piętno, którą odmienił, którą wzbogacił, ale konfucjanizm, ale o ile w językach europejskich konfucjanizm zdaje się wywodzić od Konfucjusza, termin Żu jest od samego Konfucjusza starszy i wykraczający poza to, co my byśmy chcieli rozumieć jako konfucjanizm, zważywszy, że jak ostatnio na lekturze tekstu czytaliśmy Liang Cixiao, tam się pojawia termin, kiedy mówi, przedstawia swoim chińskim czytelnikom Arystotelesa, nazywa go Xi Zhu, czyli zachodnim, nie zachodnim konfucjanistą oczywiście, ale zachodnim uczonym. Zachodnim myślicielem, zachodnim mędrcem, zachodnim uczonym, a zatem ten termin Żu nawet już po ponad 2000 lat użycia w dalszym ciągu znaczył po prostu tyle, co uczony. Konfucjanizm, dzieje konfucjanizmu są bardzo złożone. Ja nawet nie będę próbowała tutaj wchodzić w możliwości rozwinięcia tego tematu. To, o czym chciałam, żeby dzisiaj nasi paneliści powiedzieli, to są dzieje konfucjanizmu w praktyce współczesności, poczynając od praktyki konfucjanizmu w wieku XX. W jaki sposób Chiny radziły sobie z dziedzictwem swoim, ze swoją tradycją, ze swoim dziedzictwem kulturowym i przede wszystkim ze swoją tradycją konfucjańską, którą uznały za najważniejszą. Dyskusja, tworzenie się Chin nowych, Chin nowoczesnych było i toczy się nadal zawsze w odniesieniu do i w dyskusji, w kontrowersji z konfucjanizmem. I ten pierwszy temat, czyli właśnie praktyka konfucjanizmu w wieku XX, zmagania Chin z konfucjanizmem w wieku XX, to jest, chciałam powierzyć panu ambasadorowi Burskiemu. I chciałam oddać mu już głos. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, mam tu przed sobą artykuł profesora chińskiej Centralnej Szkoły Partyjnej z 2007 roku. Profesor objaśnia losy konfucjanizmu w Chinach. W Chinach nowoczesnych, to znaczy mówi, że konfucjanizmowi zadawano ciosy zarówno jeszcze w okresie cesarstwa. Kolejnym ciosem był ruch 4 maja u Suyuntung. Kolejne ciosy zadali Chińczycy po utworzeniu HRL. I ostatnim ciosem była rewolucja kulturalna. Autor twierdzi, że w okresie HRL, przynajmniej do końca poprzedniego stulecia, tak poważnie badań nad konfucjanizmem w Chinach nie prowadzono. Skąd się wzięło zainteresowanie nagle konfucjanizmem w ostatnim, powiedzmy, dwudziestoleciu? Otóż stąd, że Chińczycy w HRL zauważyli, że tak zwane cztery małe smoki, bo Chińczycy rozumieją smoki i tygrysy, cztery małe smoki, to znaczy Korea Południowa, Singapur, Tajwan i Hongkong, rozwinęły się bardzo szybko i zaczęto się w Chinach zastanawiać, jaki wpływ na to miał konfucjanizm, ideologia konfucjańska. I uznano, że trzeba skorzystać z doświadczeń tamtych krajów i obszarów chińskich etnicznie, czyli Tajwanu i Hongkongu, jak oni wykorzystali konfucjanizm dla przyspieszenia swojego rozwoju. To zapatrzenie na sukcesy tych czterech jednostek polityczno-gospodarczych spowodowało w Chinach ożywienie czegoś, co się po chińsku nazywa guoxue, czyli nauka o całej chińskiej tradycji kulturowej, cywilizacyjnej.
w której jest konfucjanizm może głównym, ale nie jedynym składnikiem. Jakie wartości Chińczycy dzisiaj cenią i jakie przypominają? No, przypominają to, co najlepiej opisał były premier Singapuru i Państwo pozwolą, że ja zacytuję tutaj Li Guangyao. Confucian virtues like being filial to one's parents, honest and upright, hardworking and thrifty, sincere to one's friends, and loyal to the country were important supports for the legal system. We reinforced these traditional values by rewarding behavior that conformed to them and punishing contrary behavior. At the same time, we set out to eradicate weaknesses like nepotism, favoritism, and corruption, which were the dark side of Chinese Confucianism. Dark side of Chinese Confucianism. Więc Singapur wykorzystuje tradycje czy walory konfucjanizmu, ale bardzo wybiórczo i poza byłym premierem nikt się tam tym nie chwali. Jedynym, który się chwalił wartościami azjatyckimi w Azji Południowo-Wschodniej był były premier Malezji Mahathir bin Mohamed. On bez przerwy powtarzał, że azjatyckie wartości są niezwykle cenne i niezwykle przydatne w nowoczesnym, w modernizacji tych krajów. Obecne, dodatkowe, powiedziałbym, zainteresowanie konfucjanizmem w Chinach, ja to nazywam rehabilitacją Konfucjusza, wynika z chińskich politycznych aspiracji na arenie międzynarodowej. Chiny dzisiaj są gospodarczo tak silne, że mogą sobie pozwolić na inne podejście do własnej przeszłości, do własnej cywilizacji i kultury. Dzisiaj, kiedy już Chińczycy stworzyli koncepcję renesansu chińskiej nacji i chińskiego snu, chińskiego marzenia, ten dialog międzykulturowy jest im bardzo potrzebny. Chińczycy chcą, by o ich kulturze i cywilizacji świat się dowiedział więcej, stąd też budują instytuty Konfucjusza. Stąd też wydają ogromne pieniądze na programy radiowe i telewizyjne w językach 5-6, nie tylko po angielsku, po rosyjsku, po francusku, po hiszpańsku, po japońsku, po arabsku. Włożyli wielkie pieniądze w swoją telewizję, która na 9 kanale po angielsku jest nadawana tak jak Al Jazeera z różnych stolic świata. Mają własne programy z Afryki, własne programy ze Stanów Zjednoczonych. Ja swoim chińskim przyjaciołom, niektórzy są profesorami, niektórzy jeszcze pracują, niektórzy już są dawno na emeryturze, mówię, że ja rozumiem ich zainteresowanie nowe konfucjanizmem, natomiast nie rozumiem ich podejścia, takiego nagłego zwrotu i mówię im, że w myśl chińskiej tradycji powinni robić to troszkę inaczej, żeby ci, którzy krytykowali konfucjanizm, powiedzmy nawet Sun Yat-sen, nawet Hu Shi, nawet paru innych wybitnych chińskich intelektualistów, żeby im pozostawić twarz. No bo jeżeli tamci mieli jakieś powody, żeby krytykować konfucjanizm,
i dzisiaj to wszystko się odwraca, to pozbawia się tamtych wielkich uczonych twarzy. Liu Tianmianzi tłumaczy im. Nie można tak całkowicie, kiedyś wyrzucano Konfucjusza całkiem za burtę, dzisiaj go się jak gdyby przywraca w całości. To nie jest prawda. Ja tu mam książeczkę na te ostatnie wydanie tych, to co chińska telewizja propaguje, to jest zbiór telewizyjnych wykładów pani profesor na temat przydatności Konfucjusza. Mam też artykuł sprzed dwóch dni na temat lekcji konfucjanizmu, konfucjanizm obywatelski, taki jest temat, dla chłopów mieszkających w pobliżu miejsca urodzenia Konfucjusza, konfucjanizm obywatelski. Więc są to nowe wersje i nowe podejścia do konfucjanizmu. Myślę, że częściowo to ogromne zainteresowanie konfucjanizmem wynika z potrzeb politycznych i społecznych wewnętrznych. Otóż część chińskich przywódców uważa, że wpływy cywilizacyjne Zachodu na chińskie społeczeństwo są zbyt duże. Pewien Chorwat kiedyś w Pekinie, gdy mu w koncercie przeszkadzano, powiedział, że tutaj w Chinach zapanowała już Coca-Cola culture. Więc takie obawy w społeczeństwie wśród chińskiego kierownictwa występują, że to społeczeństwo zbyt łatwo przyjmuje obce wpływy. Trzeba mu teraz pokazać, że my też mamy własne wartości. Czy Konfucjusz jest tym najlepszym przykładem? Myślę, że tak, bo taoiści mieli sporo minusów. Legiści, mam tu inną książkę, to byli wręcz, zachowywali się antyintelektualnie. Kilku filozofów legistów, z nich czerpała, myślę, inspirację pani Jiang Qing, która chciała konfucjanizm wyrzucić całkowicie za burtę i ścigała wszystkich. Ale i Mao Tse-tung też czerpał z zaleceń legistów, kiedy chwalił się, że wprawdzie cesarz Qin Shi Huang około 500 konfucjanistów kazał żywcem zakopać, to on, Mao, jak mówił o sobie, połączenie Marksa i Qin Shi Huanga wyprawił poza, może nie na tamten świat, ale usunął ze stanowisk z 500 000 intelektualistów. Więc w Chinach te losy konfucjanizmu były i są trudne i trudne do przewidzenia. Myślę, że debata wokół tego będzie się toczyć nadal. Będą trwać tam spory. Problem w tym, co wybrać z konfucjanizmu, które cechy są w Chinach dzisiaj przydatne. W Singapurze wybrano pracowitość, wybrano lojalność, wybrano zdyscyplinowanie i tak dalej, natomiast zdecydowanie odrzucono korupcję, odrzucono nepotyzm i parę innych cech, które Li Guanyu też przypisuje konfucjanizmowi. Oczywiście jest sprawa tego, kto ma dokonywać selekcji tych elementów konfucjanizmu, które są przydatne, a które można uznać za te plewy, które trzeba odrzucić. Czy będzie to robić grono naukowców, czy będzie to robić organ państwowy, czy instytucja partyjna? Myślę, że warto te sprawy nadal obserwować, bo wokół tego będą tam dość ostre debaty. W przeszłości, w historii nasi prelegenci z uniwersytetu wiedzą to lepiej ode mnie. Wielokrotnie w Chinach z konfucjanizmem sobie
dobrze radzono, ale też były okresy, kiedy były z tym znaczne kłopoty. To tyle na początek. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Ja mam taką prośbę, czy można by te światła wygasić tutaj? Bo my się czujemy trochę tutaj jak na przesłuchaniu i mamy lampę w oczy. To jest, gdyby się dało, tutaj byłabym bardzo wdzięczna. Chyba Państwo się zgodzą ze mną. Może tak być? Dziękujemy bardzo. Bardzo dziękuję panu ambasadorowi za to wystąpienie. Tutaj może jeszcze tylko coś, o czym myśmy też rozmawiali przy jakiejś okazji. W tej chwili to chyba troszeczkę wycichło, ale pana... Taka niemalże nowa moda na konfucjanizm, na taki konfucjanizm, tak jak pani Katarzyna Golik na ostatnich zajęciach mówiła, czy na ostatnich, nie zajęciach, tylko na ostatnim w konferencji mówiła o turystycznym szamanizmie, o turystycznych szamanach, tak? Ja mam wrażenie, że konfucjanizm też próbowano wykreować trochę na taką wartość kulturową, ale taką, która dobrze wygląda w telewizji, taka, która wygląda piękne tańce w świątyniach konfucjańskich, które są do obejrzenia na internecie, na YouTubie, czasami z bardzo dobrymi, z bardzo fachowymi opisami, to jest inna rzecz. Te szkoły konfucjańskie próbowano, wydaje mi się, że chyba odtworzyć to, co ze swoją spuścizną konfucjańską zrobiła chyba bardzo udanie Korea Południowa, która traktuje ją jako taką właściwie swoją, nie chińską właśnie, ale swoją wizytówkę jako dla świata, to jest nasze koreańskie dziedzictwo. Niestety nie ma dzisiaj koreanisty żadnego, który mógłby to o tym powiedzieć, ale też mi się wydaje, że to jest niezwykle ciekawe zjawisko i że ono też dotarło do Chin. Ponadto chciałam oddać teraz od razu głos już panu doktorowi Pawłowskiemu i jego interpretacji pożytkowania konfucjanizmu we współczesnej polityce. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, jeśli mówimy o ponownym zainteresowaniu konfucjanizmem w Chinach dzisiaj, to jest to zjawisko, które ma bardzo wiele płaszczyzn i aspektów. Jest to przede wszystkim zainteresowanie w wymiarze społecznym. Dzisiaj w chińskich księgarniach możemy znaleźć naprawdę bardzo wiele i naukowych, i popularno-naukowych publikacji, w których przybliża się współczesnemu Chińczykowi to, czym jest konfucjanizm, czym jest tradycja konfucjańska. W chińskich uczelniach realizowanych jest wiele programów kształcenia czy przybliżania studentom kanonicznych ksiąg konfucjanizmu. Są nawet prowadzone specjalne zajęcia czy szkolenia dla kadry menadżerskiej z zakresu tego, jak pewne koncepcje konfucjanizmu wykorzystać w biznesie, w działalności gospodarczej. Bardzo istotnym elementem tego ponownego zainteresowania konfucjanizmem w wymiarze społecznym jest także odrodzenie się kultu Konfucjusza, takiego w wymiarze, takiego kultu, który istniał w dawnych Chinach. Takim bardzo widocznym przykładem tego jest celebrowanie rocznicy czy rocznic urodzin Konfucjusza, która przypada w dniu 28 września i obchody tej rocznicy w wielu miejscach w Chinach są odbywają się w bardzo uroczysty, bardzo huczny sposób, często także z udziałem przedstawicieli lokalnych władz, czy to państwowych, czy to partyjnych. Także ten odradzanie się konfucjanizmem, czy odradzanie się zainteresowania konfucjanizmem w społeczeństwie jest niewątpliwe i oczywiście można by o tym bardzo dużo powiedzieć. Tutaj na pewno czasu nie jest na tyle dużo, żeby można to wszystko, o tym wszystkim opowiedzieć. Natomiast takim, mi się wydaje, najbardziej widocznym, czy najbardziej zauważalnym wymiarem powrotu do idei konfucjańskich
jest powrót do tradycji konfucjańskiej w sferze polityki, który na pewno Państwo mogą dostrzec w różnego rodzaju relacjach medialnych na temat Chin, czy na temat chociażby działalności Instytutów Konfucjusza, których jest obecnie blisko 500 na całym świecie, które oczywiście są instytucjami wspieranymi, finansowanymi przez rząd chiński. Natomiast zainteresowanie, czy powrót, czy próby rewitalizacji konfucjanizmu w Chinach w wymiarze politycznym są elementem szerszego procesu, który trwa od lat 90., procesu redefinicji czy rewizji stosunku do zarówno konfucjanizmu, jak i tradycyjnej kultury chińskiej. Kultury, która była w czasie rewolucji kulturalnej, była programowo negowana i także fizycznie niszczona. Proces ten ma jakby dwa takie przynajmniej najważniejsze aspekty. Po pierwsze, w ciągu ostatnich kilkunastu do powiedzmy 20 lat chińscy przywódcy na różnego rodzaju forach, zarówno czy wewnątrz partyjnych, czy wewnątrz chińskim, ale także podczas różnego rodzaju wydarzeń zagranicznych czy międzynarodowych, bardzo wyraźnie propagowali czy akcentowali znaczenie zarówno tradycyjnej kultury chińskiej rozumianej jako kultura narodowa, a także wartości konfucjańskich stanowiących fundament cywilizacji chińskiej, ale także swego rodzaju wartości uniwersalne, którymi Chiny mogą zainteresować świat, czy też które mogą we współczesnym świecie szeroko rozumianym znaleźć zastosowanie. Z drugiej strony w płaszczyźnie, w sferze eksperckiej rozpoczęły się bardzo poważne studia nad konfucjanizmem. Dotyczy to zarówno ekspertów z uczelni publicznych, jak i ekspertów z instytucji doradczych związanych z władzami. Część ekspertów z uczelni, czołowych uczelni chińskich, zwłaszcza w Pekinie, obecnie stworzyła już pewnego rodzaju koncepcję rewitalizacji konfucjanizmu jako nowej teorii politycznej, która mogłaby w pewnym sensie zastąpić klasyczną ideologię marksistowską, tak, która do tej pory obowiązywała. Są to koncepcje, które znajdują się jeszcze, powiedzmy, w cieniu, ponieważ oczywiście władze nie podpisałyby się wprost pod tego rodzaju koncepcjami, natomiast eksperci związani z władzami, między innymi ze wspomnianej przez pana ambasadora Centralnej Szkoły Partyjnej, od wielu już lat publikują szereg poważnych prac naukowych, w których przedstawia się, czy dowodzi się znaczenia klasycznych idei konfucjańskich w sferze zarządzania czy administrowania państwem współcześnie, w zakresie tworzenia, powiedzmy, etosu służby publicznej, w zakresie doboru urzędników, właściwego doboru urzędników, w zakresie tego, jakimi przymiotami powinien charakteryzować się przywódca i tak dalej, i tak dalej. Są też także liczne publikacje, które ukazują się nakładem wydawnictw związanych, bezpośrednio związanych z władzami, z partią, w których dowodzi się, iż polityczne koncepcje zarówno Mao Zedonga, jak i Deng Xiaopinga, także i Jiang Zemina,
w całkiem dużym stopniu mają swe źródła czy pewnego rodzaju zapożyczenia z klasycznej filozofii nie tylko konfucjańskiej, ale legistycznej, taoistycznej. Także są to bardzo poważne w tej chwili rozważania nad tym, jakie znaczenie konfucjanizm ma dla, czy może mieć dla zarówno administracji państwowej, jak i też sfery czysto ideologicznej. Oczywiście jest tutaj pewnego rodzaju problem polegający na tym, iż w wypowiedziach czy w wystąpieniach przywódców chińskich do chwili obecnej wydaje mi się nie ma jednoznacznych wskazówek czy sugestii, w jaki sposób klasyczne idee konfucjańskie można by inkorporować do współczesnego, istniejącego obecnie w Chinach systemu społecznego, nie mówiąc już o systemie politycznym. Także tak naprawdę ta dyskusja toczy się głównie na poziomie eksperckim, chociaż też istnieją pewnego rodzaju wątpliwości. Jeden z ekspertów właśnie wspomnianej Centralnej Szkoły Partyjnej w prywatnej rozmowie powiedział mi kiedyś, że oczywiście w konfucjanizmie jest bardzo wiele atrakcyjnych koncepcji, które mogłyby znaleźć zastosowanie we współczesnym systemie społecznym czy systemie politycznym w Chinach, zwłaszcza w obliczu, w sytuacji, kiedy w Chinach mamy do czynienia z bardzo poważną korupcją, bardzo poważnymi problemami w aparacie władzy. Jednak z drugiej strony istnieją poważne obawy, czy odwołanie się w praktyce do tych idei, czy podniesienie konfucjanizmu do roli, czy do rangi nowej doktryny państwowej, jeśli można tak powiedzieć, nie spowoduje przekształcenia się tegoż konfucjanizmu w nową religię, co oczywiście byłoby dla partii poważnym wyzwaniem, ponieważ naruszyłoby to zasadę, iż państwo chińskie jest neutralne, jeśli chodzi o wyznanie. I oczywiście też jeśli chodzi o samych członków partii, którzy muszą zadeklarować neutralność wobec jakichkolwiek wyznań. Tak naprawdę podatny grunt dla odrodzenia się, czy dla odwołania się w poważnym zakresie do idei konfucjańskich w Chinach nastąpił w ciągu ostatnich 2 lat, kiedy władze wyłonione na ostatnim zjeździe partii zainicjowały poważną kampanię antykorupcyjną, gdzie idee konfucjańskie, idee praworządnego władcy, idee dobrych urzędników są jak najbardziej, mogą być jak najbardziej przydatne. Natomiast cały czas brakuje jednoznacznego stwierdzenia ze strony władz, jak takie idee można by w praktyce zastosować. Najbardziej mi się wydaje sferą, która najbardziej jest eksponowana, jeśli chodzi o konfucjanizm współcześnie, jest odniesienie wartości konfucjańskich do chińskiej wizji stosunków międzynarodowych. Otóż w czasie ostatnich obchodów rocznicy urodzin Konfucjusza szef partii Xi Jinping wygłosił
bardzo obszerne przemówienie, w którym jednoznacznie wskazał, iż konfucjańskie idee relacji między państwami znajdują zastosowanie we współczesnym świecie i wpisują się w chińską wizję relacji międzynarodowych. I tego rodzaju odniesienie się do idei konfucjańskich jest jak najbardziej dla przywódców chińskich jak najbardziej na rękę i jak w bardzo dobry sposób wpisuje się w to, co tak naprawdę, na czym najbardziej Chinom w tej chwili zależy. Otóż na stworzeniu takiego układu, czy z takiego systemu stosunków międzynarodowych, w których będzie panowała harmonia, gdzie słabsze państwa nie będą dominowane przez silniejsze. I tutaj jak najbardziej te idee konfucjańskie mogłyby znaleźć zastosowanie. Nie wiem, czy mogę jeszcze... Z drugiej strony odwoływanie się do konfucjanizmu ma też jeszcze jeden wymiar, który należy podkreślić. Otóż już od lat tak naprawdę 90. Od lat 90. chińscy przywódcy starają się znaleźć nowe treści dla partyjnej ideologii w sytuacji, kiedy klasyczne aksjomaty marksistowskie stały się nieprzystawalne do rzeczywistości społecznej, ekonomicznej, która wytworzyła się w Chinach w rezultacie reform i transformacji gospodarczej, która w tym kraju się dokonuje od 35 lat w tej chwili. Oczywiście wszelkiego rodzaju treści związane czy też z konfucjanizmem, czy z szeroko rozumianą kulturą tradycyjną, kulturą narodową, znajdują tutaj zastosowanie, dlatego że tym scenariuszem, który byłby najgorszy z punktu widzenia władz, jest przyjęcie przez Chiny, czy przesiąknięcie do Chin różnego rodzaju koncepcji zachodnich, koncepcji ustrojowych, idei społecznych itd., itd. Stąd też tutaj właśnie, między innymi w tym aspekcie, te odwołania do konfucjanizmu, ale nie tylko do konfucjanizmu, są dla chińskich polityków bardzo, bardzo istotne i wydaje mi się, że w tym kierunku też obecnie zmierza ta debata, która się toczy, czy to na poziomie eksperckim, czy to wśród chińskiego establishmentu politycznego, w jaki sposób wykorzystać tradycję ideową, tradycję kulturową do stworzenia nowych treści dla partii, która tak naprawdę w chwili obecnej z partii już dawno nieklasowej, jeśli tak można powiedzieć, przekształca się w partię, można powiedzieć, ogólnonarodową, ponieważ członkami partii już dawno nie są tylko i wyłącznie przedstawiciele proletariatu, jeśli to można tak określić, ale są nimi także i przedsiębiorcy, intelektualiści itd. Stąd też ten proces jest ściśle związany właśnie ze zmianą charakteru partii, która się obecnie dokonuje. To może tak w dużym skrócie, ale żeby naświecić takie najważniejsze elementy tych procesów, które się obecnie w Chinach dokonują, jeśli chodzi o ponowny zwrot do idei konfucjańskiej. Dziękuję bardzo za zastrzeżenie. Na pewno nie jestem największym autorytetem, w ogóle nie jestem autorytetem i
Drugie zastrzeżenie. Bardzo trafnie pani doktor była uprzejma przedstawić problematykę, złożoną problematykę nazewnictwa. Co to jest konfucjanizm, co to jest żu, co to jest żusie i tak dalej. Mówi się o konfucjanizmie, a ja mam coraz większy kłopot ze zrozumieniem, co mówiący, korzystający z tego wyrazu ma właściwie na myśli, mówiąc o konfucjanizmie. No bo rzeczywiście pod tym kryje się pojęcie takie jak żucia, to znaczy uczony, żusie, czyli nauka uczonych, te nauki, które ci żucia prezentują, prawda? W tym się mieści kumsie, czyli to, co powiedział, ta nauka, którą kiedyś wyraził Konfucjusz, mieści się kumkiao, czyli religia konfucjuszowska, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Mieści się również licie, czyli tak zwany neokonfucjanizm, mieści się to również tak zwany kosmologiczny konfucjanizm i tak dalej. Można by jeszcze dosyć długo o tym, długo wymieniać rozmaite terminy. Jedno, czyli ja jestem zwolennikiem tego, żeby mówiąc o konfucjanizmie ściśle określać, co się pod tym słowem rozumie. To jest pierwsza, uwaga, zastrzeżenie do tego, co pani doktor była uprzejma powiedzieć. Otóż wspomniała pani, że Konfucjusz, że pojęcie żu istniało długo przed Konfucjuszem. Oczywiście, że tak, to jak najbardziej słuszna uwaga. I wspomniała pani o tym, że Konfucjusz nadał temu żu, temu pojęciu żu, nowe treści. I że, no więc, że tu niby to, co mówił Konfucjusz, w bardzo istotny sposób miało, wpłynęło na treść tego, co mówili i propagowali żu. Otóż ja odnoszę wrażenie, że było odwrotnie, że żu przejęli to, co mówił Konfucjusz i wykorzystywali w swojej działalności, prawda? I że oni nadali, że oni przyjmowali od Konfucjusza to, co im, to, co dla nich, co wydawało im się korzystne, prawda? Natomiast o innych elementach nauki Konfucjusza nie wspominali, zapominali, odsuwali na bok. Taki przykład, który potwierdza to, co mówię, takim przykładem może być tak zwany kanon konfucjański, prawda? Który został zbudowany i ogłoszony w drugim stuleciu przed naszą erą, prawda? W którym to kanonie brak podstawowego dzieła, gdzie są jedyne zachowane, oryginalne wypowiedzi Konfucjusza. Po prostu to zostało pominięte, o tym ci żu po prostu milczeli. Bo w jakimś sensie było to prawdopodobnie dla nich niewygodne, niekorzystne. To jest zastrzeżenie. Pytanie do pana ambasadora i do pana doktora Pawłowskiego. Słyszałem niedawno wypowiedź profesora Guralczyka, który twierdził, że w Chinach, że on odczuwa w Chinach jakiś taki dosyć wysoki poziom społecznego niezadowolenia z istniejącej sytuacji. Społecznego niezadowolenia, prawdopodobnie mającego jakieś takie tło ekonomiczne. Panowie niedawno wrócili z Chin, mają w żywej pamięci jeszcze to, co się w Chinach dzieje, to, co w Chinach, co. I chciałbym, czy byliby panowie gotowi skomentować takie pytanie. Otóż ja odnoszę wrażenie, że w dzisiejszych Chinach doszło do czegoś, do takiego,
nie wiem jak to nazwać, jakiegoś takiego brutalnego ataku na podstawowe wartości chińskiej etyki i etykiety, która ma swoje korzenie w konfucjuszowskim purytanizmie. Kiedy czasami w CCTV oglądam programy rozrywkowe i cały ten bagaż tego popu, tego chińskiego popu, to muszę powiedzieć, że odzywają się we mnie pewne jakieś takie, jakby to powiedzieć, no, emocje, które prawdopodobnie nie są obce talibom. I przypuszczam, że wśród Chińczyków, którzy mają w sobie jeszcze, pamiętają jeszcze w sobie coś z tego konfucjuszowskiego purytanizmu, prawda, który w czasach komunizmu wcale nie zanikł, który był, pan ambasador na pewno o tym pamięta, prawda, który w tych czasach, w latach 40., 50. był pielęgnowany w Chińskiej Republice Ludowej. Więc wydaje mi się, że coś z resztek tej etykiety i etyki tamtych czasów musiało w Chińczykach pozostać i chyba jakoś w jakiś sposób da o sobie znać. No nie wiem, czy mam rację, czy nie, ale takie jest moje odczucie. Dziękuję. Była zwalczana przez ostatnie ponad 100 lat, przetrwała w formie dziao, czyli rodzinnych przekazów, także w postaci książkowych, w formie książek. Ja mam takie książki pod tytułem dziao, czyli rodzinne wychowanie, domowe wychowanie. I tam pewne rzeczy się zachowały, mimo że oficjalnie konfucjanizm był, że tak powiem, wyeliminowany z życia publicznego. Świątynie były zamknięte i tak dalej. Myślę, że dzisiaj jest konfucjanizm potrzebny właśnie między innymi dlatego, że w społeczeństwie zaszły tak ogromne zmiany. Jeden z moich znajomych, który spędził wiele lat w Europie, ilekroć się spotykamy w Pekinie, zadaje mi pytanie o rolę religii w życiu w Europie. Bo w Chinach buddyzm od IX wieku, kiedy mu przetrącono kręgosłup, istnieje, ale jest to buddyzm bardzo łagodny. Taoizm, jest w tej chwili kongres światowy taoistów w Jiangxi w Chinach od 2 dni. W 25 krajach jest taoizm praktykowany, wyznawany, ale ta religia wielkiej roli nie odgrywała. Natomiast w Chinach rośnie, rozkwita protestantyzm bardzo szybko. Może dlatego, że zachodnie instytucje kościelne są zamożne i umieją to wspierać. No i jest widać wśród Chińczyków zainteresowanie, to znaczy społeczeństwo odczuwa potrzebę. Mówiliśmy i pan profesor Gawlikowski mówił, że tutaj Sun Yat-sen ma wielkie szanse, przetłumaczony niedawno przez panią Łobacz. Część Chińczyków pewnie się zwróci po inspirację do Sun Yat-sena. Część szuka inspiracji na Zachodzie, w religii. Część szuka inspiracji w myślach ekonomicznych Zachodu i w myślach politycznych Zachodu. W chińskich księgarniach wszystko, co się świeże w Ameryce, jest natychmiast tłumaczone na chiński i można to kupić w księgarni i tłumy ludzi siedzą i ślęczą nad tymi książkami w księgarniach na wszystkich piętrach, w tych 3 czy 4 wielkich księgarniach, bez przerwy. Jest to głównie literatura ekonomiczna, finansowa, amerykańska, a także europejska. I teraz w czym może być pomocny konfucjanizm i jaki konfucjanizm? Bo
Głomorzów mówił, że jest 8 szkół konfucjanizmu. On napisał to w tym Szybki Panszu, w tych 10 krytycznych esejach swoich. Pytanie, która z tych szkół, których on rozróżniał i który z neokonfucjanizmów jest przydatny? Bo gdy idzie o politykę zagraniczną i o to, o harmonijne współżycie i o Huawei Wei, pokój jako najważniejszy, to to jest nie od Konfucjusza, ale od neokonfucjanistów z dynastii Qing i z ostatniej mandżurskiej. I Chińczycy się z tym nie kryją, że zapożyczyli te myśli prosto od neokonfucjanistów, chińscy politycy. Kiedy mówią, że potrzebna im jest, że rząd dążą do harmonii, pytam, dlaczego dążycie do harmonii? Odpowiedź jest prosta, bo nie ma w społeczeństwie harmonii. Nie ma na tle ekonomicznym, nie ma na tle zmian, na tle gwałtownego przyspieszenia rozwoju gospodarczego i marginalizacji części społeczeństwa. I teraz jak tych zmarginalizowanych uspokoić? Trzeba im podnieść pensję, trzeba im dać pracę, trzeba im stworzyć lepsze warunki. To jest jeden sposób, a drugi przejściowo trzeba im zapewnić no, konfucjanizm obywatelski, jak w tej wsi Kociwu. Jest słowo obywatelski, citizen i jest konfucjanizm. To będzie jakaś nowa formuła, jakaś mieszanka. Jakieś no, próba znalezienia, stworzenia ideologii. Myślę, że nie na stałe, ale na dzień dzisiejszy. Natomiast sprawa dla Chin ważna to jest, że tak powiem, konfrontacja ze światem zachodnim. Konfrontacja w sferze kultury, konfrontacja w sferze cywilizacji, konfrontacja na co dzień przez media i także, gdy 100 milionów Chińczyków wyjeżdża jako turyści, wyjeżdżają w świat i widzą inny świat, zwiedzają inne świątynie, oglądają inne wystawy, wracają i zastanawiają się, czy tamto jest dobre, czy nasze jest lepsze. Musimy to nasze tak zaprezentować, żeby byli zadowoleni. Musimy je ulepszyć. Musimy je, że tak powiem, lepiej opakować. No i jest pytanie, co wybrać z tego konfucjanizmu i z którego konfucjanizmu i z którego neokonfucjanizmu, że toczą się spory i to ostre, to parę lat temu, 3-4 lata temu, gdy zaczęto otwierać wydziały Głosie na wyższych uczelniach, Głosie, czyli kanon kultury cywilizacji chińskiej, to powstały natychmiast zastrzeżenia, po co nam to? My się mamy cywilizować, modernizować, po co nam wracać do przeszłości tak odległej? Gdy postawiono wielki posąg Konfucjusza przed Muzeum Narodowym w Pekinie, to były głosy tak ostre, że go usunięto. Przestawiono go gdzieś w inne miejsce, chyba wewnątrz muzeum. Wewnątrz. Tak. No ale to pokazuje, że tam się toczą poważne dyskusje nad konfucjanizmem i jego nową wersją, bo będzie to jakaś, będzie to jakiś nowy neokonfucjanizm. To tyle, dziękuję bardzo. Jeszcze dodam tylko, że gdy idzie o Koreę Południową, to jakieś 20 lat temu w Chinach wydano koreańską książkę opracowaną przez w Południowej Korei o wykorzystaniu konfucjanizmu w zarządzaniu gospodarką. Aby państwo dobrze funkcjonowało, potrzebne są te zasady konfucjańskie, które ja tutaj z Li Guanyu zacytowałem, ale potrzebne jest też prawo. A Chińczycy dzisiaj mówią, że budują państwo prawa, ale od czasu do czasu mówią, że i fa zhi guo, i de zhi guo, czyli trzeba rządzić państwem z pomocą prawa i rządzić państwem z pomocą zasad moralnych. No niby słusznie. Jeśli nie ma religii ogólnokrajowej takiej czy innej, to zasady moralne jakieś trzeba sobie stworzyć w innej formie. Pytanie,
czy ważniejsze będą zasady moralne, czy ważniejsze będzie prawo. Dziękuję bardzo. Jeśli można, w odniesieniu do tego, co pan ambasador powiedział i pytania pana profesora, wydaje mi się, że harmonia społeczna jest tym, czego w Chinach obecnie najbardziej brakuje. To znaczy reformy, które dokonywały się w ostatnich 35 latach w Chinach, doprowadziły zarówno do powstania, wydaje mi się, nawet trudno wyobrażalnych w warunkach europejskich sprzeczności na tle społeczno-ekonomicznym, polaryzacji majątkowej społeczeństwa, dysproporcji, gigantycznej dysproporcji rozwojowych między poszczególnymi regionami Chin, ale także i do bardzo poważnej, bym powiedział, dehumanizacji stosunków międzyludzkich. Otóż w Chinach zaczęły występować zjawiska nieznane do chwili obecnej. Jednym z takich przykładów niedawno, zupełnie niedawno w telewizji chińskiej emitowano reportaż o tym, iż w Chinach zaczęły powstawać przytułki dla starych ludzi. Otóż rodziny, których głównym zainteresowaniem jest robienie kariery zawodowej, zarabianie pieniędzy, już nie zajmują się swoimi starymi rodzicami, dziadkami i tak dalej, tylko ich wyrzucają po prostu z domu i ci ludzie się muszą gdzieś podzieć. W związku z tym zaczęły powstawać właśnie tego rodzaju miejsca, gdzie ci ludzie mogą znaleźć jakąkolwiek opiekę, co w tradycyjnym społeczeństwie chińskim, co w tradycyjnym w społeczeństwie, które trzymało się zasad konfucjańskich, było po prostu nie do wyobrażenia. I dlatego też jeszcze w 2002 roku ówczesny szef partii Hu Jintao wysunął słynną koncepcję harmonijnego społeczeństwa, która oczywiście nawiązywała też do konfucjańskiej idei harmonii, ale miała być właśnie odpowiedzią na tenże proces, proces zarówno pogłębiających się dysproporcji, jak i tej dehumanizacji stosunków międzyludzkich na tle tych różnych przemian i sprzeczności, jakie występowały. Ja mam wrażenie, że ta idea, czy ta koncepcja harmonijnego społeczeństwa już od dłuższego czasu, jeśli nie zanikła, to przynajmniej zeszła na drugi plan, ponieważ ani w oficjalnej retoryce nie nawiązuje się już do tej koncepcji. Natomiast w pierwszym miejscu jest walka z korupcją, która, jak się uważa, czy jak też sami Chińczycy niektórzy oceniają, ma stanowić swojego rodzaju remedium na te wszystkie negatywne procesy, które się toczą w społeczeństwie. Otóż ma walka z korupcją i pokazowe procesy skorumpowanych urzędników, które odbywają się w Chinach w tej chwili już bardzo często, mają niejako przynajmniej czasowo załagodzić w społeczeństwie poczucie tych rzeczywiście gigantycznych napięć, dysproporcji i problemów, jakie występują. Także czy tutaj idee konfucjańskie w praktyce mogą znaleźć zastosowanie, czy mogą coś pomóc? Mi się wydaje, jest to bardzo trudne pytanie i chyba czas pokaże, czy znajdzie się ktoś, kto będzie w stanie dać jakąś konkretną propozycję, jak można by i jakie idee wykorzystać w tym celu. Na początku chciałem nawiązać do takiej sprawy, mianowicie tutaj pan dr Pawłowski wspomniał o tym, że Xi Jinping brał udział w konferencji dotyczącej rocznicy Konfucjusza. I tam padły podobno takie sformułowania, że z jednej strony mówił o, ja niestety to tylko znam z angielskiego, nie mogę tego po chińsku powiedzieć, rule by law, nie rule of law, but by law.
i drugie rule of virtue, czyli rządy cnoty, prawda? I z tego część obserwatorów życia chińskiego wyciągnęła wniosek, że Xi Jinping podjął działania, które wydają się właściwie niemożliwe, to znaczy do połączenia poglądów legistów z połączeniem z poglądów Konfucjusza. Na ile to, powiedzmy, będzie skuteczne, nie wiadomo. Natomiast no jest to pewna różnica z nami, że nie ma tam rule of law, lecz rule by law, czyli surowe kary i konsekwencje dla tych, którzy naruszają prawo, a równocześnie podnoszenie do roli, prawda, bardzo dużej w społeczeństwie tego virtue właśnie, cnót. I to jest jakby, powiedzmy, nowa tendencja, jeśli chodzi o politykę Xi Jinpinga, łącząca właśnie te dwa niby sprzeczne tendencje filozoficzne chińskie. Dziękuję bardzo. Ja powiem w ten sposób, jeden z najwybitniejszych czy najważniejszych historyków w HRL, historyków marksistowskich, Fan Wenlan, napisał kiedyś w swojej historii Chin, że w historii Chin skutecznie rządzili tylko ci władcy, którzy potrafili w praktyce połączyć idee konfucjańskich cnót z praktyką legistowskiego zarządzania państwem za pomocą surowych praw i okrutnych kar. I tutaj dlaczego, tak jak w mojej ocenie, dlaczego Xi Jinping w ten sposób to ujął w tym wystąpieniu podczas rocznicy urodzin Konfucjusza? Dlatego, że jednym z kluczowych czy sztandarowych elementów Xi Jinpingowskiej, można powiedzieć, myśli politycznej jest zbudowanie skutecznego państwa prawa w Chinach. I tutaj też ta jego kampania antykorupcyjna się bardzo dobrze wpisuje w ten projekt. Ponieważ Konfucjanizm zakłada z gruntu, iż władca rządzi nie za pomocą prawa stanowionego, ale za pomocą oddziaływania swoich cnót, swoich przymiotów. Tak? Natomiast oczywiście w praktyce, w odniesieniu do chińskiej rzeczywistości jest to dzisiaj niemożliwe. Stąd też konieczne jest rzeczywiście zbudowanie skutecznego państwa prawa. Oczywiście pozostaje pytaniem i wokół tego toczy się tak naprawdę dyskusja też w Chinach i też często zupełnie otwarcie w internecie, czy ten system państwa prawa ma obejmować samą partię, to znaczy czy partia będzie ponad prawem, czy dokładnie ponad konstytucją, tak jak jest to w chwili obecnej, czy też będzie to rzeczywiście nowy system państwa prawa, który skutecznie właśnie wyeliminuje wszystkie bolączki tego systemu, takie jak chociażby ta gigantyczna korupcja, z którą mamy w tej chwili obecnie w Chinach do czynienia. Także wydaje mi się, że nieprzypadkowo Xi Jinping się odwołał do tych właśnie dwóch koncepcji, traktując je jako równorzędne. Można tu dodać, że po pierwsze w Chinach teraz wydaje się wiele książek na temat etykiety, także na temat stosunków, czyli Guanxi, i wręcz książki krytyczne o Guanxi. Chińskie pojęcie Guanxi, czyli kontakty, znajomości, postrzegane jest jako źródło korupcji, z którą trzeba walczyć właśnie już na etapie, kiedy można te Guanxi poprzecinać. Sądzę, że słusznie im to wytknął premier Singapuru Lee Kuan Yew, że
nie do końca rządzą się, on to pisał 5-10 lat temu, niektóre rzeczy w zeszłym roku napisał, że Chiny nie do końca rządzą się prawem, mimo że głoszą, że chcą być państwem prawa, to jednak członkowie partii są sądzeni najpierw nie przez sądy, ale przez instytucje partyjne. Czyli Li Guangyu mówi, 70-80 milionów ludzi jest poza systemem prawnym. Oni czasami są sądzeni później przez sądy, ale najpierw partia ocenia, czy oni zachowują się moralnie, czy niemoralnie. Li Guangyu przypomina też, że tak jak konfucjaniści, że to instytucje najwyższej, przywódcy najwyżsi powinni dawać przykład. Pewnie Xi Jinping daje dobry przykład. Pewnie jeszcze było paru innych wielkich chińskich przywódców, którzy świecili świetnym przykładem. Czy wszyscy? Niektórym zarzucano dziwne rzeczy, o niektórych milczano całkowicie. Teraz Chińczycy publikują olbrzymie materiały. W niektórych czasopismach ujawniane są rzeczy po prostu, które bym, gdybym tego po chińsku nie przeczytał, to bym w to nie uwierzył. Czyli tam się sporo zmienia na lepsze. Są próby naprawy tego państwa, próby stworzenia mechanizmów, systemu prawnego i tak dalej. Jak bardzo w tym konfucjanizm pomoże? Czy uda im się połączyć legistów i konfucjanistów? I wciąż pytanie, których konfucjanistów? Z której epoki? Czy najstarsze teksty, czy później ich reinterpretacje i interpretacje? No to jest zabawa dla uczonych, nie zabawa, a ciężka praca dla chińskich uczonych, dla polskich uczonych także, dla polskich badaczy i dla innych badaczy. Sądzę, że temat będzie przez następne dziesięciolecia bardzo więcej niż modny, bardzo potrzebny, bardzo pilny, bardzo ważny w śledzeniu procesów modernizacji. Podzielić się pewnym niepokojem, który zrodzony jest z analogii między debatą, panelem, którego jestem uczestnikiem i z wielkim podziwem śledzę erudycję i dogłębne argumentacje, jaką Państwo wysuwają. I chciałbym przytoczyć pewną analogię dotyczącą dyskusji nad świętym Tomaszem z Akwinu i tomizmem. W którymś momencie, nagle, gdy mówiono o Tomaszu i jego filozofii, teologii z Akwinu, i tomizmie, i tomistach, okazało się, że każdy inaczej rozumie Tomasza. Tomizm powstał z różnych interpretacji tomizmu i dyskusja właściwie później nie dotyczyła samej myśli Tomasza z Akwinu i jego istotnej interpretacji, tylko tomizmu, czyli tomizm egzystencjalny, tomizm esencjalny. Narobiło się neotomizmów, potem dołączyła się polityka, w to wmieszała się kościoła. W związku z tym właściwie odeszło się w pewnym momencie w edukacji uniwersyteckiej czy szkół wyższych katolickich od idei nauki Tomasza na i przeszli o dyskusjach na temat tomizmu. A ponieważ było tyle tomizmów, ile interpretatorów myśli Tomasza, to w gruncie rzeczy trudno było odróżnić, co mówił Tomasz z Akwinu, a co mówił interpretator. Tymczasem co innego, jak mi często wydawało się w oparciu o teksty Tomasza, no
zupełnie co innego, można powiedzieć, miał na myśli Tomasz, a co innego ów tomista, który upierał się, że na myśli Tomasz miał właśnie to. I niepokoi mnie w tej dyskusji i w dalszych debatach, niepokoi mnie to, że jeśli zacznie się nie odróżniać wyraźnie próby interpretacji myśli Konfucjusza od konfucjanizmu i to się będzie właściwie ciągle mówiło konfucjanizm, konfucjanizm, to tak jak tomizm. To po prostu jest nazwa zbiorcza, tak jak meble. Gdy mówimy o stole, to wszyscy wiedzą. Nagle ktoś mówi mebel i mówi o szafie. W związku z tymi analogiami dotyczącymi także Kanta i kantyzmu, neokantyzmu. Przecież mało z tych kantystów wie, co naprawdę ten Kant miał na myśli. I nie stara się zgłębić jakby Kanta, tylko ciągle dodaje jakby własną interpretację i rozmywa to się między myślą samego Konfucjusza, a konfucjanizmem, który jest rozmaitego rodzaju interpretacjami tego, co Konfucjusz powiedział, chciał powiedzieć, wyraził. No ale pierwszy raz spotkałem się ze stanowiskiem, że konfucjanizm wyprzedził samego Konfucjusza. No, to jest dla mnie no, pewnego rodzaju trudność, jeśli dobrze zrozumiałem w tej i zrozumiem, że nawiązywał, że Konfucjusz do jakiejś tradycji, bo przecież nie w próżni działał. Krótko mówiąc, byłoby dobrze, gdyby jednak odróżniać to konfucjanizm od tego, co mówił Konfucjusz, opierając się na jego tekstach. Bo tak później domiesza się polityka, interpretacje tomizmu, powtarzam się, gdyż ta analogia między dyskusjami, między tomistami, kantystami, neokantystami, neotomistami, no, zaczyna przypominać mi właśnie dyskusję o konfucjanizmie, który no, zaczyna być pojęciem zbiorczym, tak jak meble. Każdy sobie swój mebel wstawia. Dziękuję i przepraszam, że... Dziękuję bardzo. Ja myślę, że to jest całkiem trafna analogia. I pani profesor... Proszę Państwa, ja chciałam zapytać, jak można ocenić recepcję konfucjanizmu poza Chinami? Mówiliście Państwo o tych akcjach właśnie Instytutów Konfucjusza i tak dalej. W tej chwili to jest bardzo ważna domena, domena symboliczna, prawda, i domena wpływów symbolicznych. Więc właśnie, czy współcześnie ten konfucjanizm jest recypowany poza Chinami? I w jakie formy tej recepcji możemy zaobserwować? To byłoby bardzo ważne, jeśli chodzi właśnie o taki wymiar światowy oddziaływania Chin i oddziaływania właśnie w sferze symbolicznej. Kto może odpowiedzieć? Pani mówiła o instytutach. Mi się wydaje, że w tym przypadku należałoby doprecyzować, co znaczy poza Chinami. Czy mamy na myśli Azję, czy świat zachodni? Poza światem, nazwijmy go Orientem, bardzo zbiorczo. Mi się wydaje, że szerzy się znajomość chińskiego. Że niezależnie od działalności takich instytucji jak Instytut Konfucjusza w świecie zachodnim już od dawna jest olbrzymie zainteresowanie zarówno nauczaniem języka chińskiego, jak i przybliżaniem wiedzy o kulturze Chin. Oczywiście Instytuty Konfucjusza, ale nie tylko one, odgrywają tutaj istotną rolę po prostu w przekazywaniu tej wiedzy. Oczywiście troszeczkę inaczej to wygląda w przypadku Azji, ponieważ wiele krajów azjatyckich jest opartych na
cywilizacji, którą się często określa mianem konfucjańsko-buddyjskiej, więc tam jakby nie ma potrzeby odkrywania na nowo, czy poznawania na nowo tegoż konfucjanizmu. Natomiast jeśli chodzi o świat zachodni, mam wrażenie, że obecnie jest to w dużej mierze pewnego rodzaju moda, może się mylę, ale jest to pewnego rodzaju moda na uczenie się języka, poznawanie kultury Chin, która oczywiście wynika także z bardzo konkretnych zapotrzebowań, jeśli chodzi o kontakty z Chinami, prowadzenie biznesu z Chinami, poszukiwanie różnego rodzaju możliwości związanych z współpracą z Chinami itd. itd. Więc tak najprościej odpowiadając na to pytanie, może... Ja jeszcze chciałam dodać, że konfucjanizm jest tworem zachodnim. Słowo konfucjanizm, sposób interpretowania tej nauki, sposób uczenia tej nauki jest zachodni. Więc jakby stąd to jest już odpowiedzią na Pani pytanie, bo nie badamy Zhuxue, my badamy konfucjanizm. Bo oczywiście Zhuxue w tej chwili jakby najbardziej, ale konfucjanizm to jest dzieło jezuitów. I to jest dzieło, które istnieje w kulturze europejskiej, które ma tradycję w kulturze europejskiej sięgającą przynajmniej XVI-XVII wieku, który odegrał olbrzymią rolę w kształtowaniu się myśli oświeceniowej. I więc, no ja właśnie nie wiem, czy to jest takie jasne wcale, dlatego że zdanie sobie sprawę z tego, że to, o czym myśmy przez wiele set lat mówili, jest de facto naszym tworem, że my w tym konfucjanizmie widzieliśmy to, co chcieli w nim widzieć jezuici. Ja pamiętam parę lat temu, czy już kilkanaście lat temu, była znakomita konferencja, w której brali udział między innymi werbiści i ówczesny redaktor naczelny Monumenta Serica powiedział, że to czasami się porównuje to z zetknięcie się jezuitów, obecność jezuitów w Chinach poczynając od XVI wieku, że to jest takie pierwsze poważne zetknięcie Zachodu i Chin, podczas kiedy on powiedział, że to absolutnie nie można tego tak interpretować, bo to było zetknięcie i dialog jezuitów z konfucjanistami. I to były dwie bardzo określone formacje intelektualne, które ze sobą mogły konwersować, ale nie mogły też prezentować jakby tego, co jest za nimi i co jest poza nimi. Natomiast jeszcze druga rzecz, ja też bym była bardzo ostrożna co do twierdzenia, że dopiero w momencie pojawienia się Instytutów Konfucjusza na Zachodzie zaczęło się propagowanie kultury chińskiej i badanie kultury chińskiej. Myślę, że to jest bardzo niesprawiedliwe wobec tradycji sinologicznych. I myślę też, że to interpretowanie kultury chińskiej przez Instytuty Konfucjusza jest bardzo specyficzne, bardzo ograniczone i z konieczności przykrojone do bezpośrednich politycznych celów. Nie, to co do tego, tak nie ma wątpliwości. Tylko o ile na przykład jest dosyć silna recepcja filozofii myśli japońskiej, prawda? Zastanawiam się, czy w zakresie etyki nie ma właśnie już takich wpływów, czy w ogóle dyskusji filozofii. Nie wiem, możemy jej nie nazwać konfucjanizmem. Być może też Jaspers, prawda, też dosyć dużo dołożył do takiej właśnie personalizacji konfucjanizmu tym swoim dziełem i zwrócił uwagę na Konfucjusza, jednocześnie tak go uosobowił, prawda, taka egzystencjalna interpretacja konfucjanizmu. Wydaje, że jeżeli chodzi o myślenie, o myśl japońską, no to też jest buddyzm przede wszystkim. I to jest też buddyzm w jego określonym wymiarze, który został bardzo przefiltrowany przez oczekiwania społeczne na Zachodzie w latach 60., 70. Natomiast wydaje mi się, że poważna dyskusja nad konfucjanizmem oczywiście istnieje. Myślę, że te wartości, które konfucjanizm ma do oferowania, to są rzeczywiście wartości uniwersalne. I że one są do przyjęcia, i że one są, i że jest możliwe wejście tego dialogu, powiedzmy, myśli, która jest, ma, niezależnie czy jest świecka, czy nie, ale ma za sobą zaplecze chrześcijańskie z konfucjanizmem, wydaje mi się, z punktu widzenia moralności, czego zresztą dowiedli jezuici na dobrą sprawę, jest absolutnie możliwe. Ale czy taka
się tworzy, czy taka myśl poza ośrodkami akademickimi rzeczywiście istnieje, o ile mi wiadomo, że o ile ja to rozumiem, chyba nie. Dzieło Kronina Klucze Królestwa ukazują nieco to zderzenie cywilizacji chińskiej z chrześcijaństwem. Bo ten ksiądz, który wrócił do Europy, on przesiąknął mocno konfucjanizmem. I zupełnie się nie potrafił znaleźć później u siebie, bodaj w Szkocji. A postać Frajna de Metza jest znana? Józef Frajna de Metz? O, ten jezuita XIX-wieczny, werbista. Werbista, nie, XX-wieczny. Austriak. Austriak, tak. Józef Frajna de Metz. Proszę Państwa, chciałem panelistom zadać pytanie, mianowicie takie. Na ile ten wzrost gospodarczy Chin i ta potęga chińska gospodarcza, z którą w tej chwili mamy do czynienia, na ile konfucjonizm, bądź być może jakaś inna ideologia miała wpływ, czy w ogóle ten wzrost gospodarczy i tworzenie tej potęgi było podparte, że tak powiem, jakąś ideologią i czy konfucjonizm tam też odgrywał jakąś rolę. Bo marksizm musiał chyba być odrzucony, żeby taką potęgę stworzyć, a być może przeinaczony, żeby można było taką potęgę stworzyć. Dziękuję. Oficjalnie władze chińskie twierdzą, że swoje sukcesy zawdzięczają właściwemu zastosowaniu marksizmu. Właściwemu wykorzystaniu. Dostosowaniu go do chińskich warunków. I że wszyscy kolejni przywódcy, zwłaszcza w ciągu ostatnich 35 lat, ci najważniejsi, wnieśli coś do chińskiego, zchińszczonego marksizmu. Gospodarką, to znaczy koncepcję dopuszczenia obcego kapitału, to znaczy tworzenie stref wolnego handlu, czy specjalnych stref ekonomicznych, parków technologicznych, to wszystko zdaniem chińskich oficjeli, to jest część chińskiego marksizmu. No ale są to reguły wolnorynkowe. I jak tu już mówił kolega, chińska partia składa się nie tylko z chłopów, robotników i przeciętnej inteligencji. Do tej partii należą też chińscy przedsiębiorcy. I to wielcy przedsiębiorcy. Jest to partia ogólnonarodowa. To też jest chiński marksizm. Nie wiem, co by Marx o tym pomyślał. Ale no, tak to jest prezentowane. Natomiast niewątpliwie sukcesy Chin zależą, znaczy na sukcesy Chin złożyło się wiele czynników. Na to, że Chiny są takie, jakie są. Przede wszystkim wola polityczna reformowania tego kraju. Po drugie, gotowość chińskich elit i tych starych, i tych nowo wykształconych do współpracy z rządem, do wspierania rządu. Ani Rosja, ani Polska, ani Czechy, ani Węgry, ani nawet Francja czy Wielka Brytania nie mają tylu ośrodków badawczych, które by na co dzień wspierały rząd w programach gospodarczych. Chińskie elity intelektualne udzieliły rządowi zaufania i pomocy. Zaufanie się wzięło stąd, że reformy zaczęto od rolnictwa i że po 5 latach była żywność na rynku ogólnie dostępna. Wtedy naród uwierzył reformatorom i intelektualiści też uwierzyli reformatorom, bo poprawiło się zaopatrzenie rynku. Ale w tym wielkim sukcesie Chinom pomógł Hongkong i pomógł Singapur. To
Li Guangyu był pytany przez Deng Xiaopinga, co mam zrobić dalej. On był zdziwiony, że stary rewolucjonista chiński zadaje mu takie pytanie. I on mu udzielił wielu rad. I do Singapuru pojechały tysiące delegacji z Chin badać wszystko, filmować wszystko, rejestrować wszystko. I nadal jeżdżą, bo jeszcze nie wszystkie, nie całą mądrość z Singapuru wyciągnęli. Li Guangyu ich ostro krytykuje, opisując, jak było z tą specjalną z bazą pod Suzhou, z tym Industrial Park, który zbudowano z pomocą Singapuru. Więc Chińczycy, Deng Xiaoping wręcz nakazał uczenia się od Singapuru. Uczymy się od Singapuru. Teraz Singapur im zbudował miasto ekologiczne. To jest jedna z dzielnic Tianjinu. Ja nie wiem, na czym to polega, nie byłem tam, ale to jest miasto ekologiczne. W Syczuanie, w Chengdu, Singapur im buduje strefę innowacji technologicznych. To jest wkład w rozwój. Oczywiście finansowo więcej dał Hongkong i dał Tajwan. Trudno się przyznawać, że się Chiny uczą od Tajwanu, ale też korzystają w rolnictwie na przykład, nie mówiąc o transferze technologii z Tajwanu. Natomiast Hongkong dał kapitały, dał umiejętność zarządzania, umiejętność, dał kontakty międzynarodowe, finansowe i inne. No i na koniec trzeba powiedzieć, że wielki wkład w te sukcesy wniosło chińskie rolnictwo, a właściwie chłoporobotnicy, czyli 260 milionów młodzieży wiejskiej, która przez ostatnie 35 lat co rok przechodziła do miast, gdzie gotowa jest pracować i pracuje za mniejsze pieniądze niż ich miejscy rówieśnicy, dzięki czemu chiński towar jest konkurencyjny na rynkach. No i trzeba tutaj pamiętać o gotowości Stanów Zjednoczonych i całej Europy Zachodniej, i Japonii, i Kanady, i Australii do wspierania Chin, do transferu technologii. To dzięki tym technologiom jest taki postęp. Ale ja jestem pełen uznania dla Chińczyków w jednej dziedzinie. Jak ten naród, wydawałoby się jeszcze niedobrze wykształcony, zdołał opanować te nowe technologie i wdrożyć je, i produkować. To jest chiński sekret i to jest cud. I tego powinniśmy badać i tego się uczyć. Jak oni to zrobili, że ten chłoporobotnik jest tak zdolny, że się tak szybko douczył, że ten technik i inżynier potrafi od tego z Hongkongu przyjaciela, czy od tego z Singapuru, czy z Tajwanu przejąć wszystko tak szybko, nauczyć swoich robotników, żeby uruchomić tyle nowych gałęzi produkcji. I to z najwyższych technologii, z elektroniki, z podróży na księżyc, że tak powiem. Kopiować też trzeba umieć. To nie jest szycie spodni. Ale jest pytanie, kopiować? Szacunek do nauki. To jest źródło, to jest nauka Konfucjusza. Bo Konfucjusz mówił, że San Zheng Xing Pi Ou Shiye. Jeśli idzie trzech ludzi dziedzińcem, to od jednego z nich mógłbym się czegoś nauczyć. Mógłby być moim nauczycielem. Czyli chęć uczenia się ciągle. To jest główna wartość Konfucjusza w chińskim postępie Chin. Dziękuję bardzo. Jeśli można dwa słowa do tego, co pan ambasador powiedział i do, w odniesieniu do pytania, które pan zadał. Otóż u źródeł chińskich sukcesów gospodarczych i metod, którymi Chińczycy do tych sukcesów dochodzili, o których pan ambasador mówił, legła deideologizacja zarządzania gospodarką, którą tak naprawdę można powiedzieć zadekretował Deng Xiaoping i którą twórczo, że tak powiem, rozwijali kolejni przywódcy. Oczywiście
ten marksizm, czy zniszczony marksizm pozostał na sztandarach, ale w wymiarze zarządzania gospodarką postanowiono odejść od wszelkiego rodzaju dogmatów ideologicznych, uwarunkowań itd., itd. I jeśli chodzi o konfucjanizm, wydaje mi się, że trudno stwierdzić, iż to jakieś konkretne idee konfucjańskie pomogły w tym, w tych sukcesach gospodarczych, ponieważ tak naprawdę uważa się, że konfucjanizm nie do końca jest ideą, która łączy się z zasadami wolnego rynku. I ja bym bardziej opatrywał, jeśli już w ogóle można mówić o wpływie chińskiej tradycji jako takiej na te sukcesy gospodarcze, ja bym raczej upatrywał tego w typowym dla społeczeństwa chińskiego etosie pracy, właśnie dążeniu do nauki, do poznawania, do absorbowania nowej wiedzy itd., itd. Raczej w tym sensie niż w oparciu się czy odwołaniu do konkretnych idei konfucjańskich. Dziękuję. Ja jeszcze tylko tutaj chciałam jedno zdanie dosłownie, że jeżeli rzeczywiście tak jest, jak mówił pan ambasador, że inteligencja chińska wsparła państwo chińskie czy władze chińskie, to także można powiedzieć, że jest to przejaw konfucjanizmu, inteligencja, która uważa się za współodpowiedzialną za kształtowanie kraju i raczej dąży do tego, żeby współpracować z Synem Niebios niż przeciwko niemu. Pan ambasador powiedział, że protestantyzm, że jest, maszeruje ten protestantyzm do Chin, albo Chiny w jakiś sposób zaczynają czerpać z tego protestantyzmu. To jest protestantyzm, jest wynalazkiem europejskim, prawda? A Europa staje się świecka, prawda? Ateistyczna, niezależna od państwa. To w takim razie, co ci Chińczycy biorą coś z tej Europy, bo skąd się u nich ten protest, skąd oni dowiedzieli się, że w ogóle protestantyzm istnieje? Może to jest niewłaściwe moje sformułowanie, ale to mnie ciekawi. A drugie pytanie to mam takie, skąd, jak ja płynę z Warszawy kajakiem na Mazury, i wysiądę w połowie drogi i spytam się kogoś, gdzie tam kupię mleko, 3-4 jajka i spytam się, kto to był Kant, a Kant wiadomo, w Królewcu się urodził, to jest niedaleko. Tak ja popłynę odpowiednią rzeką w Chinach i też wysiądę gdzieś nabrać wody i spytam się Chińczyka, kto to był Konfucjusz, czy ten Chińczyk mi odpowie na to i czy oni, nie wiem, jak można to wszystko połączyć, to wszystko zrozumieć. Ja tutaj nie wiem, w jaki sposób się tu znalazłem, bo ja nie jestem ani ekonomistą, ani humanistą, jestem inżynierem. I tu przychodziłem do tego domu pani Eugenii Kerbedziowej na pierwsze piętro i czytałem różne inne książki, ale nie znam się na wielu rzeczach. Dziękuję. A propos protestantyzmu. Otóż na początku XX wieku chińscy intelektualiści, studenci, którzy byli na studiach w Europie i byli też na studiach w Stanach Zjednoczonych, doszli do wniosku, że to protestantyzm zapewnił zachodniej Europie i Stanom rozwój. I w Chinach wydano teraz zasady etykiety, i jest tam 10 przykazań kościoła protestanckiego. I jest tam jedno z przykazań, które się różni od przykazań katolickich, gdzie jest mowa, że trzeba przez 6 dni pracować. W chińskiej wersji przykazań protestanckich, w książce poświęconej etykiecie. Otóż w latach 20. ta grupa intelektualistów, która wróciła z Zachodu, tak była zachwycona protestantyzmem, że były propozycje pod adresem władz centralnych, żeby Chińczyków wszystkich nawrócić na protestantyzm. Żeby protestantyzm uznać za religię państwową Chin, bo ta religia każe ludziom pracować. Skutek lektury.
Tak. Tak. To takie jest to źródło zainteresowania protestantyzmem. Natomiast dzisiaj ono wynika po prostu z umiejętnych działań misjonarzy protestanckich w Chinach. Niektórzy opowiadają, że, znaczy pewien dziennikarz mówił mi, że był w kościele i był zdziwiony, że takie tłumy są. Poszedł zapytać władz, skąd takie tłumy, no więc udzielono mu wyjaśnień, że czasami modlitwa komuś pomaga w znalezieniu pracy, jak to się rozchodzi wśród znajomych, to idą następni się modlić. Drugie pytanie było, proszę. Chodziło mi o to, czy przeciętny Chińczyk wie, kto to był Konfucjusz. Przeciętny Chińczyk wie, kto to był Konfucjusz, dzięki tym przekazom rodzinnym, także dzięki, przeciętny Chińczyk jest nieźle wykształcony. Nawet ten prosty chłop na wsi, dzięki chińskiemu teatrowi, dzięki chińskiej operze. Kiedyś minister kultury, nieżyjący już znany pisarz, objaśniał naszemu ambasadorowi, że w Chinach jest około 500 stylów operowych, z których przetrwało około 50 odmiennych stylów operowych. My znamy operę pekińską, szanghajską, kantońską i może jeszcze z Anhui. Ale każda, niemal każdy powiat ma własną operę. Ja mam książeczkę ze skrótami tych treści opery. Otóż w tej książeczce wydanej w 1957 roku mam ponad 2000 treści chińskich oper. I to są opery historyczne. My zrobiliśmy jeden film z Pana Tadeusza, Chińczycy by zrobili 12 filmów z takiej książki. Tego przeciętny Chińczyk może się dowiedzieć, chodząc na takie wiejskie przedstawienia, na targowiska w małych miasteczkach, bądź też z filmów dzisiaj już, dawniej z różnych teatrów objazdowych. Przeciętny Chińczyk jest całkiem nieźle w swojej kulturze zorientowany. Inna sprawa, że nie zawsze przestrzega tych norm, o czym tutaj kolega mówił i o czym my wszyscy dobrze wiemy. I za co są Chińczycy krytykowani, między innymi przez byłego premiera Singapuru, który wobec nich jest i przyjazny, i bardzo dosadnie krytyczny, rzeczowo krytyczny. To tyle, dziękuję. Ja najpierw chciałam krótki komentarz do przedostatniej wypowiedzi pana ambasadora Bójskiego o tym, jak Chińczycy się szybko uczą nowych technologii. Myślę, że nie należy również zapominać o tym, że oni się tego bardzo szybko uczą, ale że to ma ogromne również koszty. Nie chcę tutaj tego dłużej ciągnąć. Proszę pomyśleć o wypadkowości, jaka jest w chińskich fabrykach, nie mówiąc już o tych przysłowiowych kopalniach. Także ta szybka nauka ma swoje koszty. Ale chciałam zapytać o inną rzecz. Chciałam wrócić również do społeczeństwa chińskiego i do tego, w jaki sposób ten nawrót do konfucjanizmu został, że tak powiem, przeprowadzony. W momencie, kiedy zorientowano się, że ideologiczna pustka, jaka powstała, prawda, po poprzednim okresie, po stosowaniu obcych ideologii, i po tym, kiedy konfucjanizm, prawda, nie był propagowany, czy wręcz był tępiony. Co odegrało taką rolę właśnie instrumentu, którym się władze zwróciły do społeczeństwa? Mnie się wydaje, że jednym z takich haseł było oczywiście odwołanie się do dumy narodowej, do tego renesansu chińskiej nacji. My teraz możemy, prawda, pokazać nasze dawne tradycje. Ale nie jestem pewna, czy przypadkiem takim bardzo istotnym elementem nie było coś, o czym Pan wspomniał, mówiąc, że się w tej chwili pojawiły w Chinach domy opieki dla osób starszych. Czy to nie było tak, że pierwszym takim hasłem, z którym władze wystąpiły wobec społeczeństwa, było Xiao, czyli odwołanie się do miłości i czci wobec rodziców. To się, problem z Xiao, znaczy Xiao zaczęło być przypominane i propagowane, czyli
co sami Chińczycy interpretowali. Widzicie, że to znaczy, że mamy z tym problem już jakieś 12 lat temu. A jedna z podstawowych cnót konfucjańskich, czyli dosłownie cnota posłuszeństwa synowskiego dzieci względem rodziców, tej cnoty chyba najbardziej brakuje w obecnym społeczeństwie chińskim, ponieważ ona, jej brak przejawia się nie tylko w tym, o czym wspomniałem, czyli braku opieki ze strony dzieci nad rodzicami, ale także w szeregu innych zjawisk w relacjach międzyludzkich, nie tylko na poziomie rodziny, ale także w sferze już szerzej społecznej. I stąd też nie tak dawno zaczęto wśród studentów czy uczniów szkół średnich propagować właśnie cnoty, klasyczne cnoty konfucjańskie za pomocą pewnego zespołu lektur, jeśli to można tak nazwać. Lektur to znaczy klasycznych tekstów konfucjańskich z różnych epok, w których stanowiących swojego rodzaju elementarz dobrego, przykładowego dziecka, ucznia, człowieka, tak? I z jednej strony to spotkało się z dużym entuzjazmem, ale też pojawiły się głosy krytyczne, że jest to, między innymi była taka głośna sprawa w Uniwersytecie Sun Yat-sena w Kantonie, gdzie tego propagowanie tych tekstów i tych wartości spotkało się z bardzo ostrą krytyką, że jest to odgrzebywanie staroci, powrót do feudalnej mentalności, która doprowadziła Chiny do zacofania, do samoizolacji i tak dalej. Także mi się wydaje, że w tej chwili tak naprawdę w Chinach toczy się swego rodzaju, jeśli nie debata, to walka o to, jakie wartości w tych konkretnych okolicznościach, jakie w Chinach występują, tych sprzeczności społecznych, napięć, jakie wartości należałoby przyjąć, żeby pewne zjawiska wyeliminować, czy pewne problemy rozwiązać. I tutaj, wydaje mi się, pytanie pozostaje otwarte, ponieważ kwestia pozostaje otwarta, ponieważ konfucjanizm nie jest tak naprawdę, te klasyczne idee konfucjańskie nie są do końca odpowiedzią na problemy chińskiej rzeczywistości, zarówno w wymiarze społecznym, jak i politycznym. Chociażby można by podać taki przykład, że konfucjanizm zakłada, że przywódca, że władca w bardzo dużym stopniu w sprawowaniu władzy konsultuje się ze swoimi ministrami, doradcami. W praktyce chińskiej rzeczywistości politycznej wygląda to w ten sposób, że decyduje nawet nie stały komitet biura politycznego, który teoretycznie ma sprawować kolektywne kierownictwo, ale decyduje jeden przywódca, tak? I to jest od kilkunastu lat już zjawiskiem gruntowanym, że tak powiem, w przypadku obecnej ekipy, obecnego przywódcy jest szczególnie widoczne. Także to jest jeden z przykładów, tak? Jeśli chodzi o wymiar społeczny, wymiar tej cnoty posłuszeństwa synowskiego. Wydaje mi się, że różnego rodzaju zjawiska, które rzeczywistość postawiła przed Chińczykami, zwłaszcza Chińczykami młodszego pokolenia, powodują, że te przywrócenie tych tradycyjnych cnót, czy przywrócenie tradycyjnego modelu relacji w rodzinie, relacji międzyludzkich może być trudne, jeśli nie niemożliwe, ponieważ te procesy zaszły zbyt daleko, dynamika tych procesów, przemian społecznych, ekonomicznych jest zbyt duża. Narastanie tych napięć społecznych jest zbyt szybkie, żeby tego typu ideami można było to jakoś rozwiązać. Takie jest moje wrażenie, ale być może się mylę, nie? Pan ambasador może na pewno ma większą wiedzę i dużo szerszy ogląd tych procesów.
Myślę, że ma Pan rację, że te procesy są na taką skalę. Poza tym, gdy idzie jeszcze o stosunki rodzinne, te rodziny są poprzemieszczane. Te 260 milionów chłoporobotników no, w samej prowincji Guangdong. Prowincja ma 60 milionów stałych mieszkańców i 30 do 40 milionów mieszkańców przybyłych, a prowincja jest mniejsza od Polski. Więc ma prawie 100 milionów mieszkańców i w Pekin, Szanghaj, Kanton, Pekin, Szanghaj, Tianjin, powiedzmy, w każdym z tych miast w Pekinie jest ponad 7 milionów ludności z zewnątrz. Mówi się, że w Szanghaju około 10 milionów przybyszów. Więc część rodzin wędruje, małżeństwo nawet z dziećmi, ale w większości to wędruje jedna osoba. I ona raz w roku wraca do rodziny, oczywiście z oszczędnościami, z prezentami i tak dalej. Tutaj tradycja jest zachowana. Natomiast gdy idzie o te stosunki nie tylko rodzinne, ale w zakładach pracy, to przede wszystkim można by konfucjanizm zinterpretować jako zdyscyplinowanie, jako poszanowanie zasad i przepisów, i obowiązków, jako dobre wykonywanie swoich obowiązków. Większość narodu posłusznie słuchała Mao Tse-tunga, kiedy ogłaszał w 56 bodajże roku, prawda, tę politykę, no wiadomo jaką, prawda, która zrujnowała Chiny i wpędziła w głód, na który... Wielki skok, tak? Proszę? Wielki skok. Wielki skok, tak. I niedługo potem, parę lat później, powtórzył podobny eksperyment, prawda, wywołując tak zwaną rewolucję kulturalną, prawda, z wiadomymi skutkami, katastrofalnymi skutkami dla Chin, dla ludności i tak dalej, śmiercią wielu, wielu milionów Chińczyków. Naród chiński posłusznie robił to, co kazał Mao Tse-tung zarówno w latach 50., 60. i 70., prawda? Pomimo tego, że doznawał, no wiadomo, jakie to miało dla ludzi skutki, prawda? I słuchał tego, co Mao Tse-tung mówił, słuchał jego ideologii, prawda, i tak dalej. Parę lat po śmierci Mao Tse-tunga naród chiński posłusznie zaczął słuchać tego, co mówił Deng Xiaoping, prawda? I robił to, co Deng Xiaoping kazał, prawda? I tak dalej, i tak dalej, prawda? I od tej ideologii komunistycznej gładko przeszedł do, powiedzmy, ideologii pragmatycznej, którą głosił Deng Xiaoping. I mnie dziwi, nie potrafię odpowiedzieć sobie na pytanie, jak to możliwe, że naród o takiej kulturze tak gładko przechodzi od jednej ideologii politycznej do ideologii wręcz odmiennej, prawda? I nie ma tu żadnego powiązania pomiędzy jednym i drugim. Pozostały tylko sztandary, portret Mao Tse-tunga na Tiananmenie i tyle. Możliwa jakaś teoretyczna odpowiedź byłaby taka, że ideologie polityczne są dla Chińczyków czymś mniej ważnym, wtórnym od zakorzenionego w kulturze chińskiej, głęboko w podświadomości Chińczyka, kultura konfucjuszowska, mianowicie zgoda i podporządkowanie się roli, jaka człowiekowi jest przyporządkowana przez los. Prawda? Tej roli, która jest przyporządkowana jednostce przez sam fakt, że się urodził z tych rodziców, z tej matki, z tego ojca, prawda? W takich i takich warunkach i tak dalej.
To jest jak gdyby podstawowa ten fundament ideologiczny Chińczyków, niekiedy wyrażony, kiedy indziej niewyrażony. Jestem ciekawy opinii Państwa, czy może w tym być trochę racji. Jednym z podstawowych aksjomatów konfucjanizmu jest posłuszeństwo wobec władzy. Natomiast pan profesor wspomniał o tym, co się działo w Chinach za czasów Mao. Na pewno pan profesor wie, że nie było do końca tak, że całe społeczeństwo i wszyscy ochoczo popierali politykę Mao Zedonga, bo w samym kierownictwie KPH były poważne rozbieżności, poważne sprzeczności co do tego, czy jego koncepcji Wielkiego Skoku i tak dalej są słuszne, czy też nie, i były duże opory, prawda? Chociaż wystarczy wspomnieć Peng Dehuaya, tak? Natomiast jeśli można, żeby nie przedłużać, bo oczywiście na ten temat można bardzo dużo powiedzieć. Obecnie w Chinach, mimo szeregu zmian ideologicznych, jakie KPH przeprowadziła i jak dokonała, w Chinach obecnie toczy się bardzo poważna dyskusja, mimo tego całego zaplecza czy bagażu konfucjańskich wartości, posłuszeństwa względem władzy i tak dalej, toczy się bardzo poważna dyskusja i nie tylko wśród ludzi gdzieś tam w zaciszu domowym, ale i w sferze publicznej, w internecie, o tym, że system polityczny w Chinach należy przynajmniej w jakimś stopniu zmodyfikować, ponieważ w obecnym kształcie chociażby poważnie blokuje on możliwość dalszego rozwoju Chin. I to nie są opinie, powiedzmy, przeciwników władzy czy dysydentów, ale także i poważnych ekspertów związanych z rządowymi think tankami. Także oczywiście w internecie ta dyskusja jest wśród zwykłych ludzi internautów jest dużo bardziej burzliwa, dużo cięższe argumenty padają, ale wszystko to tworzy obraz, w którym można by powiedzieć jest wręcz nieposłuszeństwo wobec władzy. Padają opinie i treści, których Konfucjusz by na pewno nie zaakceptował, jeśli chodzi o właśnie tę zasadę posłuszeństwa względem władzy. I to pan ambasador na pewno dużo więcej mógłby na ten temat powiedzieć, ale są to często opinie, które są bardzo radykalne opinie. Oczywiście jest jeden element, który w pewien sposób zamyka czy ucina tę dyskusję. Otóż jest to argument taki, iż oczywiście jest dużo problemów, które generuje obecny system polityczny, jest olbrzymia korupcja władzy i tak dalej, ale co by było, gdyby nie było partii? Otóż gdyby nie było partii, nastąpiłby rozpad Chin, taki czy rozkład polityczny, społeczny, gospodarczy Chin, taki jak miał miejsce w schyłkowym okresie cesarstwa, w schyłkowym okresie dynastii Qin, kiedy Chiny wskutek wewnętrznej słabości politycznej stały się półkolonią zachodnich mocarstw, kiedy stały się praktycznie podporządkowane wszystkim innym krajom, tak? I to jak gdyby zamyka tę dyskusję. Oczywiście pada wiele argumentów na temat tego, w jaki sposób reformy powinny pójść, ale nie jest na pewno tak, że społeczeństwo jednogłośnie popiera czy opowiada się za tym, co mówi władza, czy też jednogłośnie uznaje zasadę tego konfucjańskiego posłuszeństwa względem władzy. Dziękuję. Ja bym dodał jedynie, gdy idzie o pana pytanie, panie profesorze, odnośnie Wielkiego Skoku i rewolucji kulturalnej i ówczesnego zachowania się społeczeństwa. Otóż Mao Tse-tung, jak mu zarzucali Rosjanie,
lepiej znał własną historię i częściej cytował chińskich klasyków niż klasyków marksizmu. On umiał, potrafił rządzić metodami wypróbowanymi i sprawdzonymi w różnych dynastiach cesarskich. I do tego dodał pewne doświadczenia Związku Radzieckiego z początku radzieckich przemian w latach 20-30. Myślę, że Chińczycy korzystali także z nauk, jakie płynęły od Dzierżyńskiego i jego następców. I to społeczeństwo dało się, tym społeczeństwem można było wtedy rządzić. Trzeba do tego dodać instrumenty propagandy. W tej książce Trzy Córy Chin jest to pokazane wyśmienicie w tym pamiętniku, jak propaganda oddziaływała na przeciętnych działaczy partyjnych, na zwykłych obywateli, jakie mieli wątpliwości, jak się podporządkowywali. Deng Xiaoping zapewnił im po prostu większą swobodę i uruchomił siły, które przedtem były albo drzemały, albo były skrępowane. Łącznie z swobodą w sferze intelektualnej, łącznie ze swobodą pewną w sferze religijnej, obyczajowej, kulturalnej. I to zachęciło ludzi i stąd go poparli. I stąd są takie szybkie zmiany. Dziękuję bardzo. Myślę, że nasze spotkanie dobiegło końca. Bardzo Państwu dziękuję, wszystkim trojgu panelistom. Bardzo dziękuję Państwu na sali. Oj, przepraszam, to co? Zobacz, to tak. 30 zł. No, 29. Różne tam osoby, które się proszą. Zaraz, takie poważne.